Przepraszam, Janino. Nie znałem cię nawet jeszcze. Przepraszam, Leonardo, moja kochana mamo. Przepraszam, ciebie zadusiu. A mnie? Przepraszam ciebie, dziadku. Przepraszam. Przepraszam ciebie, bracie Bogusiu. Mariarku, ja ciebie nie widziałem. Dzień dobry. Może jakby cielne imię. Dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Co tam? Kto był przed chwilą, powiedz? No, dokumenty przywieźli. Policjantka. Dzielnicowa. Choć święto dzisiaj. Pani dzielnicowa. Dla mnie dzielnicowa. A ty tak do niej, chodź tu. Ja, nie można tak, Krzysiek. Co? Ty do niej, chodź tu. Nie można tak. Ja do ciebie mówię, chodź. Do niej mówiłeś, chodź tu. Nie, ja do ciebie. Powiedziałeś, chodź tu bliżej. Tak do niej powiedziałeś. Ona się uśmiechnęła. Ona wie mnie. Wie, no. I powiem, i uprawnienie palacza jeszcze, który zakończyłem palenie w PSS-ie. Tutaj w pawilonach pracowałem, na pawilonach i na sklepach różnych, w facach pracowałem, zakończyłem palenie z tego powodu, że już i zdrowie nie pozwalało moje i wszystko. Już powiem tak, ciężko było, dla mnie już coraz starsze się robiłem, ale jeszcze parę lat pociągnąłem, nawet opowiadałem tu na Jarka, jak, i to straszliwa historia, jak jeden człowiek chciał wysadzić kotły, trzy kotły wodne, bo i parowe, i wodne są. Parowe to mechaniczne. A pokaż zdjęcie, jak wyglądałeś na zdjęciu. Nie będę pokazywał twoich danych, nie chcę. A tu ile to lat miałaś? To? No. Po 18 latach. Czekaj, zasłoń te, a zdjęcie pokażemy. Tylko, żeby dane zasłonić, a żeby pokazać, weź to tylko. Pokażę zdjęcie, bo ja nie chcę pokazywać tutaj danych Krzysztofa, ale zdjęcie można pokazać chyba, nie? No. Tak? No. To czekaj, teraz pokażę. Ile ty miałeś lat? 18, po 19, 20. Kurde, taki młody byłeś? Tak. Jeszcze o babki przyletywałem w kotłowni. Kotłowałeś w kotłowni babki? Wiesz. A tam fajnie było. Ciepło. No. Tak? No wiem. Chodzili. Albo całkowicie bez tych. O, dzwony biją do kościoła. No. Wzywają. No, Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się z niebie święci. Imię Twoje, wszyscy lecę Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak jak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy nasze winowajcy. Nie utrać na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wieczór otrzymanie, radź mu dać Panie dla Wojtka. Niech tam trafi dzisiaj prosto do nieba. Prościutko, żeby był w niebie przy Matce Boskiej. W dniu urodzin, tak? Przy Panu Jezusowi, przy Bogu, przy swojej Matce ukochanej. Tak, Wojtuś, życzę Ci Tobie. I znalazłeś się, Chciałeś tam pójść, no i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie płacz, Krzysiek, nie płacz. Jeszcze nie ma legitymacji Solidarności. Nie ma. Może gdzieś w domu masz? Nie ma, bo byli, ja wiem jakim byli. No ja nie wiem. Ja powiem tobie nawet, że wiem kogo podejrzewać. Będzie rewizja. W domach wszystkich. A osobista też? Co? Osobista? Osobista też. Tak. Zrobię, że... Wiesz... Do kościoła ludzie pewnie przyjechali. Co? Do kościoła ludzie przyjeżdżają. No. A ja zastawiam miejsce. Nie mają gdzie postawić. Nie. Masz prawo tu stać. Tak? No. Dalej podjadą. No niby tak. Ja powiem... Może zaraz się ubiorę, się pojadę na grób Wojtka.
bo jest jego imieniny. Zawiozę ciastka, ciastka kupię. Zawiozę napój bezalkoholowy, postawię. Niech ma, niech ma. Niech jego dusza pije. Niech jego dusza pije. Cicho, ludzie do kościoła przyjeżdżają, a ty tu wyjesz. Dzwony biją, nie wyj. Jak wilk do księżyca. Biją, dzwony, bijcie, dzwony, bijcie. Tak. Tak. I powiem dla was, dla Wojtka. Wojtku, chciałeś odejść, odeszłeś. Odeszłeś do Boga, do Pana Jezusa. Tak, odeszłeś. Odeszłeś do matki swojej ukochanej. Najmilszej, najdroższej, bo matka to wiadomo, skarb w naszych rękach. Mamy nasze to jak matki boskie, jak matka boska. Nas hodowali, jak my malutkie byli. Wychowywali się, mówi. Co? Hodowałeś to ty świnie w chlewie. Nas pielęgnowali. No. Karmili nas. I wiesz, wiecie, że my musimy być, choć one odeszli od nas, ale musimy ich wspominać, musimy ich kochać sercem. Sercem musimy kochać. I ciałem. I ciałem. I duszą. I duszą. Że my jesteśmy dla nich winni. Może coś dla nich zrobiliśmy. Może coś wyzywaliśmy. Przepraszam, mamo. Przepraszam, Janino. Nie znałem cię nawet jeszcze. Nie znałem. Przepraszam, Leonardo, moja ukochana mamo. Przepraszam. Przepraszam. Ciebie zadusił. A mnie? Przepraszam ciebie, dziadku. Przepraszam. Przepraszam ciebie, bracie Bogusiu. Mariarku, ja ciebie nie widziałem. Na świecie. Nie płacz, Krzysiek, proszę cię, nie płacz. Dobrze, że się ubrałem. No widzisz, urychło w czas. A dobrze zauważyłeś, że... Ja widziałem, wiedziałem, że ten Judasz Iskariota, powiem dla was, odwiezie na komendę, ale nie wszystkie dokumenty jeszcze odwiózł. Jeszcze jego będę rewizję robić. Zażądam całkowicie rewizji. U każdego będzie złożony wniosek na każdego i będzie rewizja. Akuratne rewizje przy mnie, że będzie... Idź przynieść chłodnik z domu. Chłodnik? Chłodnik. Ten, co wczoraj jadłeś? No. A już on może nie świeży, a jest chyba w lodówce nowy. Nie, ze stołu. To zaraz przyniosę, czekaj. I? Ja picie wezmę też, bo pić mi się chce. Powiem, że takie złodziejstwo nie będzie. Nie będzie. Ja na wszystkie siecie wodociągowe. Że... pracowałem na parowych kotłach i pracowałem na wodnych. Tu, w Starosielcach, Fastach, w zakładach obuwniczych, na tej Antoniukowskiej, wszędzie pracowałem. W PSS-ie jako kierowca, PCHW jako kierowca i mechanik. Później przeszłem z PCHW na palacza, CO i wodne. Tu trochę przeszedłeś. Co? Trochę przeszedłeś tych pracy. No. Ło. Ile masz lat pracy? Ponad 30. Ponad 30 lat pracy? Co myślisz? Najwięcej to w PCHW, w PSS-ie i w Fastach. To tobie emerytura się nie należy? Należy się. To dlaczego? Każdy mówi. To dlaczego ty nie dostajesz, nie pobierasz? Każdy, iść na emeryturę. No właśnie. Jeszcze nie pora?
Co? Nie pora jeszcze na emeryturę? Nie. Jeszcze myślę, może stanę na nogi, to jeszcze będę jeździć. A ja widziałem w internecie ten, Rafał z Adamem reklamują, że ty na senatora się wybierasz. Że co? Że ty na senatora się wybierasz. Nie wiem. No już założyli ten komitet wyborczy, czy jak nawet? Tak? Tak. Ja nie wiem. Nie wiesz nic? Nie. O. Podaj napój. Czekaj, to ja łyka wezmę, dobra? Co? Bo to mój, ja łyka wezmę i ci oddam. No. No, ponoć jest komitet założony już ten wybor. Jaki? Wyborczy jakiś, ja nie znam się na tym. Ja jestem? No, że ty jesteś kandydat na senatora. Rafał nawet nie przyjeżdża. Poza oczyma? A tak nie można. Zaocznie. Masz, tak, pij ją do końca sobie. To bez cukru. Tak nie można, Rafale. Ja nie wiem, można, nie można tam. Widziałem tylko w internecie, no. Nic więcej na ten temat nie wiem. A mój podpis jest? A ja nie wiem, tylko takie zdjęcie, że komitet jakiś wyborczy Krzysztofa Kononowicza na senatora RP. No to do ciebie, panie senatorze, mają podpisy chyba zbierać. Będę prezesem klubu, jak wygram wybory na senatora. Ach, tu startujesz? Pewnie. No to startuję, Krzysztof, na senatora RP. Proszę bardzo. I głosujcie na Krzysztofa. I powiem, będę tym prezesem i marszałkiem. Sejmu czy senatu? Senatu. Senatu, a Sejm ważniejszy? Nie, senat. Senat? Sejm odsyła do senatu pisma. Ja wiem, no. Senat odsyła do prezydenta. Rozpatruje pisma. Ale w telewizji pokazują Sejm, a nie senat. Bo senat jest jakby taka druga instancja do rozpatrzymania tych wniosków i wszystko. No, tych ustaw, nie ustaw. Senat jest, ja ci powiem, ważniejszy od Sejmu teraz. Ja nie znam się na polityce i nie chcę brnąć. Ja znam się. Wystarczy, że ty będziesz senatorem. Czyli to ładnie się zaprezentuj. Ja zrobię zdjęcie. Kandydat na senatora Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Kononowicz. Będę w ławie zasiadać senatorskiej. Będę. Przeciw. Kartę senatorską będę miał, bo już Sejmu muszę zdać. Sejmu musisz zdać, tak? Nawet muszę zdać. Do marszałkowej. Nie było kiedy. No. I pokażę, gdzie ja w ławie siedziałem tobie. Jak zajedziemy. A to ja mam z tobą jechać? A kto? Będziesz moim kierowcą. No dobra, no. Ja to będę płacić. Będziesz ty płacić mi. Będę. No. Bo ja będę pieniążkę otrzymać wtedy. Wiesz? Za co? Za siedzenie tutaj w domu? Co? Za siedzenie tu w domku? Nie, ja mnie będziesz wozić. Tam? Tak, do Warszawy. To trzeba auto kupić lepsze. To kupimy. Nowe. Nysę tą, co wczoraj dzwoniliśmy. No? Nysą. Nysą, kurwa. To podłogi ponoć nie ma, ale wstawi się akumulator i pojedzie. Ale co, podłogi nie? Nie, w przodu powinno być podłoga. Nie, z tyłu na pace nie ma podłogi. A do czego tam podłoga? Wiesz, deszcz padał. No to zgniło, no. Deszcz padał, wiesz. Tu stała na podwórku, w płatach. Tam tylko stoi na podwórku. To tylko ozdoba. Wiesz. A teraz jak ja zajadę, bo mnie zaproszą, żeby ja złożył na masce swój autograf na Nysie. Żeby więcej podskoczyło, jeśli ja mówisz, cenę. Mm-hmm. Wiesz, i on zadzwoni do mnie, przyjedzie i ty mnie masz zawieść. A to kiedy? On do ciebie wczoraj jeszcze dzwonił? Co? On do ciebie wczoraj dzwonił? Tak, wieczorem. Wieczorem do ciebie dzwonił? Tak. Naprawdę? Tak. I weźmie flamajster, no, czarny. Ja mam na masce złożyć i na drzwiach dwóch te autografy. Autograf. No, rozumiem. Słuchaj, no. A za ile? Już ja nie powiem za ile, ale już moja sprawa. Ale dogadałeś się? Tak. A, no to gitara. Ja sobie zapewnił zapłacę, nie martw się. To nie wiem, czy wystarczy. Wystarczy?
No ta kanysa wtedy wartości nabierze. Co? Wartości nabierze. Pewnie. No. Akumulator kupię do niej? No toż masz, weźmy się z Lublinu. Nie, ale ja kupię nowy. Dlatego, że kupię nowy, że muszę ją, wiesz, odpalić wszystko tam. No ja wiem, no. Wiesz, ona odpali od razu, bo tam silnik jak dzwon. A tam olej kiedy wymieniałeś ostatnio? Przed zebraniem... To ile lat temu? Kiedy Wojtek był? Kiedy Wojtek przyszedł? W 2015 chyba. Na tym. To gdzieś 16, 17. Ale jak nikt nie u niej jeździł, to nie trzeba wymieniać oleju. Co? Jak nie jeździł nikt... Nie, trzeba. Filtr, wszystko. To teraz trzeba wymienić? No. A to co, nie dojedzie tak, jak nie wymienimy? Co? Nie dojedzie, jak nie wymienimy? No jest czarny, już przez taki czarny... To najwyżej się doleje, ty. Nie, nie można dolewać. Trzeba nowy. I filtr, wszystko. To jak tam wymienisz? Na miejscu tam? Na miejscu tam. A olej gdzie spuścisz? A baniak jego wezmę, u jego wezmę i spuszczę. A no dobra. Mechanika wezmę i wiesz, i mechanik wszystko zrobi. Ale zobaczysz, jaka była piękna. I będziemy jeździć do Warszawy, tak? No. Do Sejmu, do Senatu. Ludzi będę brał. Po drodze. Siadajcie! O, ja ją uwoziłem Nysą do niewodnicy te ludzi na odpust. A ty opowiadałeś mi, ja pamiętam. O to paka. No ja wiem, no. Pradzeka gdzieś. A, to właśnie tam ta paka z tej Nysy, tak? Co? Ta paka to z tej Nysy. Tak. O, tam stoi. Ale patrz, że trzyma się ty, nie porzewiała jeszcze do końca. Bo ona pomalowana. Na brązową? Na rdzawy taki. Co? Na rdzawy pomalowana. No, a jeszcze chciałam pójść na zielona. Ona była na zielono, ale farba zeszła. No. A tylko została nierdzewka, bo taką farbę kupiłem, żeby wiesz, mocno była, wiesz. Dziękuję za tę wypowiedź, panie Krzysztof. Dziękuję.